Środa, 23 października. Grzegorz Żądło, zapraszam na główne wydanie informacji telewizji TVS. Nie wszystkie samochody będą mogły wjechać do centrum Katowic. Rząd przyjął projekt zmian w ustawie, na podstawie której 4 duże miasta w Polsce będą musiały wprowadzić tzw. strefy czystego transportu. To Warszawa, która już ją ma, oraz Wrocław, Kraków i właśnie Katowice. Jak to będzie wyglądało w praktyce, o tym Paweł Jędrusik. Do wprowadzenia w Katowicach strefy czystego transportu jeszcze daleka droga, ale jeśli już do tego dojdzie, będzie to oznaczało zakaz wjazdu do centrum miasta najstarszych i najbardziej zatruwających środowisko samochodów. W taki sposób rząd chce wpłynąć na poprawę jakości powietrza w miastach. To, które miasta będą musiały wprowadzić SCT, będzie zależeć od poziomu zanieczyszczenia powietrza tlenkiem azotu. Jako miasto chcemy też, i właśnie trwają działania z GIOS-iem podejmowane, przesunąć, można powiedzieć, tą bazę mierzącą, tą stację mierzącą te wszystkie współczynniki, która w tej chwili znajduje się nieopodal autostrady A4. Wydaje nam się, że to nie jest najbardziej fortunne miejsce, bo tam rzeczywiście ruch samochodowy jest całkiem spory. Szczegółami dotyczącymi stref czystego transportu mają zająć się rady miast, które określą m.in. jej wielkość. Zwolennikiem takiego rozwiązania jest radny Patryk Białas, który przypomina, że w Katowicach powietrze jest złej jakości. Mam tylko wielką nadzieję na to, że plany dotyczące strefy czystego transportu zostaną uzgodnione z mieszkańcami, żeby miasto odpowiadało na potrzeby mieszkańców, a nie żeby miasto narzucało swoje rozwiązania, no bo nie zawsze mamy monopol na wiedzę. Uzasadniając konieczność wprowadzenia stref, rząd powołuje się na dane. Według nich tylko w 2019 roku odnotowano około 43 tysięcy przedwczesnych zgonów ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu, czyli mówiąc wprost, z powodu smogu. Zanieczyszczone powietrze atakuje przede wszystkim układ oddechowy i układ krążenia. Jednak nie możemy spodziewać się efektu z dnia na dzień, z roku na rok. Te skutki zdrowotne, które rozwijają się wskutek narażenia na zanieczyszczenia powietrza, bardzo często wiążą się z procesami chorobowymi właśnie długotrwałymi. Stąd też w perspektywie powiedzmy 5-10 lat z całą pewnością te efekty będą widoczne. Jedynym polskim miastem, w którym obowiązuje strefa czystego transportu, jest Warszawa, która wprowadziła ją 1 lipca tego roku. Pierwsze wymagania techniczne to jest przynajmniej rok produkcji 1997 w przypadku aut benzynowych i przynajmniej rok 2005 w przypadku aut z silnikami diesla. To jest odpowiednik norm Euro 2 i Euro 4. Obostrzenia będą wprowadzane etapami od 2026 do 2032 roku. Mieszkańcy płacący w Warszawie podatki mają na razie 3,5-letni okres przejściowy. O tym, że po Katowicach jeździ się w ostatnich miesiącach bardzo trudno, wiedzą już chyba wszyscy. Ale nie tylko w stolicy województwa są duże utrudnienia. Trudno jeździ się pomiędzy Bytomiem a Katowicami. Mimo że prace na ulicy Katowickiej w Chorzowie trwają już ponad 2 lata, przebudowa drogi wciąż nie została zakończona. Alternatywna trasa przez Świętochłowice również jest w przebudowie. Karolina Komada. Ulica Katowicka w Chorzowie od ponad 2 lat wciąż jest w przebudowie. Choć taki widok już nikogo nie dziwi, to w połączeniu z tym w Świętochłowicach może powodować frustrację wśród kierowców, szczególnie u tych pokonujących trasę z Katowic do Bytomia. No praktycznie w godzinach szczytu nie ma przejazdu, bo korkuje się już od, może nie od centrum Katowic, ale gdzieś tam na wysokości Katowic już są korki w kierunku Chorzowa i w drugą stronę to samo. Na pewno, jeżeli chodzi o centrum takiego ruchu rano do pracy, po południu, teraz jako tak płynnie było, ale wieczorami albo rano to jest ciężko. Beznadziejnie, proszę pani, szczególnie do Katowic. Jak ktoś nie zna, tak jak ja jestem z Opolskiego, kierowałem się na pewną ulicę, nawigacja głupia. Bogucice pokazało na początku i umarło. Później już nie było nic, kompletnie. Jeszcze do niedawna przejazd z Katowic drogową trasą średnicową i zjazd w Świętochłowicach na ulicy Bytomskiej był alternatywą dla kierowców z Bytomia, którzy chcieli ominąć zakorkowaną ulicę Katowicką w Chorzowie. Jednak teraz łącznice DTE z ulicą Bytomską są wyłączone z ruchu. Planujemy wprowadzić taki podetap tymczasowej organizacji ruchu, który jest związany z koniecznością wykonania prac
polegających na montażu siatek zabezpieczających pod wiaduktem. Tymczasowo organizacja ruchu została podzielona na 4 etapy, podczas których prowadzone zostanie zawężenie jezdni. Czas trwania każdego z 4 etapów to około 2-3 dni. Przebudowa ulicy Bytomskiej w Świętochłowicach potrwa zdecydowanie dłużej, bo ponad 2 lata. Warta 26 milionów złotych inwestycja zakłada m.in. dobudowę pasa ruchu na wiadukcie nad DTS, przebudowę zjazdów i zmianę w organizacji ruchu. 2 lata miała też trwać przebudowa ulicy Katowickiej w Chorzowie, jednak już wiadomo, że do końca roku prace nie zostaną zakończone. Na ten moment trwa przebudowa przejścia podziemnego przy ulicy 3 Maja. Ponadto budowane jest przejście, nowe przejście podziemne i w tym momencie zamykane jest skrzyżowanie z ulicą Krakusa i Katowicką i te skrzyżowanie zostanie przebudowane. Do Urzędu Miasta w Chorzowie wpłynął wniosek od wykonawcy z prośbą o przedłużenie prac. Jest teraz analizowany. Woda wprawdzie już jest, ale na razie trudno tam nawet pójść na spacer. W Parku Śląskim dobiega końca inwestycja, która miała zakończyć się dużo wcześniej. Jednak cały czas teren wokół kanału regatowego jest ogrodzony. Utrudnienia dla gości parku potrwają jeszcze długo. Łukasz Kądziołka. Tak dzisiaj wygląda kanał regatowy, a tak wyglądał w styczniu 2023 roku, gdy podpisywano umowę z wykonawcą. Pisali w listopadzie zeszłym roku, ale listopad drugi rok i dopiero kończył. Łatwiej efekty inwestycji za około 17 milionów złotych oglądać z góry, z kolejki Elki. Dookoła nadal stoi ogrodzenie. Goście parku są ciekawi, co dzieje się za nim. Tutaj zawsze jakaś dziurka była, to śledziliśmy na bieżąco. Pracę zakończono z dużym poślizgiem. W ciągu około 1,5 roku wykonano inwestycję, która miała trwać początkowo 9 miesięcy. Obejmowała m.in. remont nabrzeży, odmulenie dna kanału, remont mostków od części południowej, również remont kładek prowadzących na wyspę. Teraz nic się tu nie będzie działo przez dłuższy czas, ale ogrodzenie pozostanie. Na efekt finalny będziemy musieli poczekać jeszcze około roku. Park Śląski jest w trakcie przetargu na drugi etap rewitalizacji, który będzie polegał na remoncie alejek i otoczenia kanału wraz z ławkami na jego brzegach. Jednak wszystkie 3 oferty znacząco przekraczają budżet. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie ponownie odbędzie się impreza sylwestrowa. Tym razem zmieni się jednak organizator, który został wyłoniony w drodze przetargu. Poza terminem na razie o sylwestrze na stadionie wiadomo niewiele. Łukasz Kądziołka. Do tej pory największą sylwestrową imprezę w regionie organizowała co roku Telewizja Polsat. Tym razem będzie inaczej. Dzisiaj został rozstrzygnięty przetarg na organizację imprezy. Lepszą ofertę złożyła Telewizja Polska. Oznacza to, że TVP nie zorganizuje imprezy na powitanie 2025 roku w Zakopanem, tylko w Chorzowie. O tym, co czeka uczestników, na razie nic nie wiadomo. Szczegóły Sylwestra Telewizji Polskiej, który odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie, w tym nazwiska artystów i nazwy zespołów, które wezmą w nim udział, podamy w najbliższym czasie, informuje TVP. Nowością Sylwestra na Stadionie Śląskim będzie to, że scena ponownie znajdzie się w środku, a nie na zewnątrz obiektu. Tym razem Stadion Śląski jako jednostka budżetowa województwa śląskiego ogłosiła przetarg na organizację imprezy. Kryterium oceny ofert była cena. W związku z faktem, iż mieliśmy 2 oferty złożone w toku postępowania, oferta Telewizji Polskiej była tańsza o prawie 2 800 000 zł, w związku z czym będziemy świętować Nowy Rok wspólnie z Telewizją Polską. Za organizację imprezy stadion ma zapłacić państwowej spółce niespełna 3 700 000 zł. Jednak szacunkowy koszt Sylwestra z TVP to około 7 milionów złotych. Dla uczestników impreza będzie bezpłatna. Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, ale niektórzy będą też obchodzić Halloween. W Siemianowicach Śląskich ma jednak nie być psikusów i złośliwości, a same dobre uczynki. Po raz trzeci w tym mieście odbędzie się Dzień Aniołów, czyli Heaven Wins. Paweł Jędrusik. Halloween od lat budzi kontrowersje. Nie brakuje zarówno zwolenników, jak i przeciwników tego święta. Fajne święto dla dzieci, dobra zabawa, czemu nie? Niech korzystają, nie? Mają dzieciństwo, kiedyś to w Anglii czy gdzieś tam. Mają takie święto, czemu w Polsce by miało nie być, nie? Nie podoba mi się to. Dlaczego? No nie. Na przekór. Idzie i daj cukierka, bo cię obsypie mąką. No daj spokój, no. No gdzie my tu? No psikus, albo jak oni to tam mówią. No na drzwi mi kiedyś nasypali mąki, bo zaciasnęłam, bo powiem nawet, że się wystraszyłam.
W Siemianowicach Śląskich 31 października po raz trzeci odbędzie się Dzień Aniołów, chociaż i ta inicjatywa nie wszystkim się podoba. Uważam, że duszom trzeba dać spokój, nie? Żeby nie naruszać duszy. W Siemianowicach będzie Heaven Wins. No wiem, słyszałem o tym, ale jestem przeciwny temu. Temu też? Bo to cukierki będą rozdawane. To nic nie chodzi o cukierki, chodzi o spokój dusz. O to chodzi. Idea Heaven Wins w Siemianowicach Śląskich jest prosta. Osoby przebrane za anioły rozdają cukierki, w których znajduje się prośba o wykonanie dobrego uczynku. Anioły można będzie spotkać m.in. na siemianowickich cmentarzach, a zwieńczeniem dnia będzie bieg aniołów, sztafeta na dystansie 333 km. Borykamy się z wieloma problemami, różnymi obciążeniami w Polsce i na świecie, więc nie potrzeba nam dodatkowych jakichś problemów, negatywnych emocji, więc uznałem, że musimy iść w kierunku dobra, miłości, pozytywnych emocji, fajnych rzeczy, a anioł, wiadomo, kojarzy się zawsze pięknie, dobrze, niebo kojarzy się pozytywnie. Ale najważniejsze w tym wszystkim mają być dobre uczynki. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w środę. Jutro informacje o stałych porach. Zapraszam. Do zobaczenia.